Jakie informacje powinna zawierać karta czasu pracy? Zaraz obok akt osobowych najważniejszą dokumentacją kadrową jest ewidencja czasu pracy. Ewidencja czasu pracy jest istotną dokumentacją kadrową zarówno do ustalenia uprawnień pracowniczych, jak i do prawidłowego naliczenia wynagrodzeń. Ewidencja czasu pracy musi być prowadzona oddzielnie dla każdego pracownika. Po pierwsze, powinna zawierać liczbę przepracowanych godzin wraz z ewidencją godziny rozpoczęcia oraz zakończenia pracy. Powinna zawierać również liczbę godzin pracy w nocy oraz w godzinach nadliczbowych. Dni wolne od pracy wraz z tytułem ich udzielenia. Liczbę godzin dyżuru wraz z godziną rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscem wykonywania tego dyżuru. Rodzaj i wymiar zwolnień od pracy, nieobecności usprawiedliwionych oraz nieusprawiedliwionych. Czas pracy pracowników młodocianych przy pracach uzbrojonych, jeśli jest to konieczne do przygotowywania zawodowego. Pracodawca, który nie prowadzi ewidencji czasu pracy, popełnia wykroczenie przeciw prawom pracowniczym i podlega karze grzywny do 30 tysięcy złotych. Ewidencja czasu pracy stanowi prywatny dokument pracodawcy, który służy do ustalenia wynagrodzenia za pracę, ale może również posłużyć jako materiał dowodowy w przypadku roszczeń pracownika dochodzonych przed sądem.